teraz rozmowa zupełnie niepolityczna i poza bieżącą polityką, ale niezwykle istotna przy telefonie Popołudnia Wnet. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny rzymskokatolicki, ale także obrządku ormiańskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To zaczniemy jednak, może odrobina polityki na początek, bo to polityczna decyzja, że został ksiądz zgłoszony na kandydata do specjalnej komisji do spraw pedofilii. Klub, formacja Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15 takie zaproszenie wystosowało. Ksiądz odpowie na to zaproszenie? Tak. Niestety w III Rzeczpospolitej, tak jak i w PRL-u, wszystko jest polityką, a wydawało mi się, że sprawa ochrony dzieci i młodzieży przed molestowaniem nie powinno być sprawą polityczną. No niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że to politycy decydują, kto może, a kto nie może wejść do tej komisji. I myślę, że sprawa jest naprawdę bardzo trudna, bo przez ostatnie 9 miesięcy właśnie politycy nie chcieli wyznaczyć kandydatów. Dopiero po filmie braci Sekielskich ruszyła ta lawina. Pan prezydent, pan premier, rzecznik praw dziecka wreszcie wskazali kandydatów, no a teraz Sejm i Senat. I myślę, że wokół tego będą ogromne perturbacje właśnie polityczne, a nie merytoryczne. Na ile ksiądz liczy, że teraz znajdzie się w tym w obiektywie politycznym i w wojnie stronnictw? Zawsze, jeśli chodzi o światopogląd, księdza postrzegano jako duchownego raczej wiernego ortodoksji niż modernistycznego i takie zaproszenie ze strony partii też ze swoim dorobkiem w cudzysłowie, czy ze swoją przeszłością może budzić wątpliwości. No to znaczy nie wiem do końca o jaką przeszłość chodzi, dlatego że... PSL wywodzi się z ZSL-u, a tutaj... No tak, ale już Kukiz nie. I Kukiz Konfederacja nie. Też nie. Poparła też Konfederacja. I właśnie się tego obawiam, że jutro ruszy lawina oskarżeń. No na pewno tu wielu, nie chcę już mówić, której partii, od razu ma cały bagaż ataków, zdrajcy, agenci, ruskie onuce. No na pewno to runie ta lawina. Natomiast o co mi chodzi? Właśnie chodzi o to, żeby wreszcie przełamać tą niemoc polskiego Sejmu, żeby wreszcie zaczęto mówić merytorycznie. Ja wcale nie prosiłem się do tej komisji i nawet jak nie zostanę wybrany, a wszystko wskazuje, że PiS to zablokuje, to niech ludzie widzą właśnie, że tu się nie liczą sprawy, czy ktoś angażuje się w ochronę dzieci i młodzieży. W moim wypadku to też młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, niewidomych i z różnymi schorzeniami psychicznymi, które są bardzo łatwymi ofiarami dla pedofilów. Tylko że chodzi znowu o politykę i myślę, że społeczeństwo będzie patrzyło na to głosowanie, jak to się rozstrzygnie, bo na razie widać, że niezależnie czego dotkniemy, wszystko jest polityką w tym zaklętym kręgu. Albo jest przeciw PiS-owi, albo przeciw Platformie. No i już takie normalne życie społeczne praktycznie między tymi dwoma młotami nie istnieje. A będzie ksiądz starał się jakoś przekonać główną partię, partię rządzącą, partię większościową w parlamencie, że chodzi tylko o prawdę, a nie o politykę? No ale ja myślę, że ja nie mam takiej potrzeby przekonywać, bo moje życie, 40 lat, opiekuję się osobami niepełnosprawnymi. W PiS-ie jest ogromna grupa posłów i senatorów, która mnie zna osobiście, która nawet brała udział w strajku osób niepełnosprawnych 6 lat temu, wtedy wspierano właśnie ten strajk. Wielu pomaga nawet Fundacji Brata Alberta, którą prowadzę, i więc ja się nie mam z czego tłumaczyć przed tymi ludźmi. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że problem pedofilii przede wszystkim nie dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła, czy tylko i wyłącznie polityków, ale jest to problem o wiele szerszy. I dobrze byłoby, gdyby w tej komisji były osoby wywodzące się z bardzo różnych środowisk. Czyli nie tylko nominaci ze strony
partii rządzącej, ale również osoby z innych środowisk. I to właśnie powinno być ciało apolityczne, bo dobro dziecka jest moim zdaniem no, taką wartością, no, gdzie każde próby wpychania tam polityków no, kończą się najczęściej tym, że piękne projekty są utrącane na samym początku. A trzeba bronić i dzieci, i młodzieży. Chociaż w jednym z wywiadów udzielonych już po tej informacji, że przyjął ksiądz tą nominację, czy zaproszenie do tej komisji ze strony PSL-u, Kukiz 15 oraz Konfederacji do komisji do spraw zwalczania, zapobiegania pedofilii, że ksiądz będzie szczególnie patrzył na ten problem wewnątrz Kościoła katolickiego. Tak, bo jestem właśnie nie tylko duchownym, ale wszystkim wierzącym i praktykującym katolikiem i dobro Kościoła, czyli ludzi ochrzczonych, więc całej wspólnoty, do której należą rodziny, dzieci, nie tylko duchowni, ale świeccy, najróżniejsze grupy społeczne przecież należą. No i sprawa pedofilii jest rzeczą, która niszczy Kościół. No jesteśmy świadkami w tej chwili na przykład rzeczy bezprecedensowej, czyli wzajemnych oskarżeń między dwoma biskupami, którzy obaj są członkami episkopatu, ale o co się kłócą? No kłócą się de facto o sprawę, czy ktoś tuszował, czy nie tuszował pedofilii. Więc myślę, że tu komisja może być bardzo dużym wsparciem dla Kościoła i to nie są wrogowie Kościoła. Dlatego się zgodziłem. Poza tym to jest na razie zgoda na kandydowanie. A przecież wiadomo, jak w Polsce Sejm wygląda, czy Senat, więc myślę, że ja tu nie mam żadnych złudzeń. To przejdźmy do tej wymiany listów między dwoma biskupami. Biskup Edward Janiak wysłał film do prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, wskazując, że ten niesłusznie go oskarżył i niesłusznie wszczął postępowanie w jego sprawie za ukrywanie jednego ze sprawców czynów pedofilii. No tak, jest to sytuacja bez precedensu. Na pewno w III Rzeczpospolitej takiego przypadku nie było, ale myślę w czasach komuny tym bardziej, bo żył kardynał Stefan Wyszyński, który był tym prymasem tysiąclecia, który potrafił też wyciszyć różne animozje między poszczególnymi księżmi biskupami dla dobra sprawy, czyli dla dobra przeprowadzenia Kościoła, ale też całego narodu polskiego przez to Morze Czerwone, czyli przez komunizm. Niemniej ostatnio też tak było, ale od dzisiaj możemy powiedzieć, że episkopat już nie jest jednością. Zbiera się przecież na konferencjach, ustala pewne rzeczy. Księża biskupi, z tego co wiem, wszyscy się znają, są po imieniu w wielu wypadkach, mają bezpośrednie telefony i maile i nie potrafią tego rozwiązać właśnie dla dobra całej wspólnoty, żeby było jasne, jakie jest stanowisko Kościoła w tej sprawie, tylko zaczynają walczyć ze sobą. Do wypowiedzi księdza prymasa ja mam to zastrzeżenie, że to było w godzinę po filmie. To znaczy co? Dopiero film braci Sekielskich otworzył oczy i wtedy dopiero zaczęło się na ten temat mówić. No więc to jest moje zastrzeżenie do jednej strony. A list księdza biskupa Edwarda Janiaka z Kalisza, no jest dla mnie tak żenujący, że jest mi ciężko nawet się wypowiedzieć, bo ja pamiętam sytuację sprzed 14 lat, kiedy ci sami księża biskupi, znaczy nie konkretnie ci sami, tylko cały episkopat blokował lustrację. I jak wtedy to się działo? Dzisiaj mamy powtórkę, tylko niestety po raz kolejny to się odbywa już w obecności mediów i będą wzajemne oskarżenia w ataki. No i co, episkopat się ma podzielić. Teraz jedni powiedzą, my z prymacem, my z ojcem Rydzykiem, a jeszcze inni pójdą z księdzem biskupem Janiakiem. No to się rozbije wszystko i wtedy biedni właśnie ci wierni, którzy widzą ten chaos straszliwy, a właśnie gdzie jest klucz do tego. Kluczem jest tuszowanie pedofilii i to trzeba raz na zawsze
rozwiązań, nawet gdyby niektóre osoby musiały się pożegnać ze swoimi stanowiskami. Ale to jest tak, że ci duchowni, którzy tuszowali akty pedofilii, proszę księdza, w kościele, są na tyle silni, że oni mogą tworzyć mniejszość blokującą w episkopacie, tworzyć taką sytuację, która uniemożliwi wewnątrz kościoła wyjaśnienie wszystkich spraw? Tak, nigdy nie wyjaśniono w ciągu ostatnich 20 lat sprawy arcybiskupa Peca, gdzie było molestowanie ewidentne młodych mężczyzn, kleryków i księży. Oczywiście to nie były dzieci i pedofilia w sensie prawnym, ale słusznie papież Franciszek rozwinął to pojęcie i mówi nie tylko o molestowaniu dzieci, to nie do 15, tylko do 18 roku życia, ale tak zwanych bezbronnych dorosłych, czyli ludzi, którzy podlegają władzy kościelnej, w tym wypadku klerycy się w tej kategorii mieszczą, siostry zakonne, to jest kolejny wielki temat poleminowy, który lada moment będzie wybuchać i należy to rozwiązywać, ale jeżeli nie było mocy do tej pory, nikt nie chciał powiedzieć prawdy o Pecu, to też się nie spodziewam, że nagle dojdzie do jakiegoś przełomu w sprawie pedofilii. A czytając właśnie już kilkakrotnie list biskupa Janiaka, już widzę język. A więc właśnie jakiś spisek, jakieś fałszerstwa. No i teraz biskupowi będzie pisał, że on fałszuje. No to jak ci biedni ludzie mają pójść do kościoła i słuchać później listów pasterskich Episkopatu Polski, jak tu takie teksty są puszczane? To na koniec, proszę księdza, przy telefonie Tadeusz Isakowicz, ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski. Jak widzi ksiądz swoją rolę, czy jeżeli Sejm jednak się i te znajomości księdza z posłami Prawa i Sprawiedliwości umożliwią znalezienie się w Komisji do Spraw Pedofilii, to jakie narzędzia dostanie ksiądz i cała komisja, żeby nie tylko w kościele, ale w ogóle w życiu społecznym ten problem rozwiązywać i nieść realną pomoc poszkodowanym? No to jest bardzo ważne zadanie. Ja przeglądałem dokładnie statut komisji, zasięgnąłem opinii prawników, także prawników kościelnych, czy mogę jako duchowny w tym uczestniczyć, czy nie. I oczywiście te dwa działy, które są dla mnie bardzo ważne, no, w których mam doświadczenie życiowe, to jest opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, ale także nad osobami, dziećmi w depresji, zaburzeniami psychicznymi. Teraz po pandemii takich zaburzeń będzie bardzo dużo. I drugi dział, mechanizmy w kościele. Akurat wiem doskonale, w jaki sposób to jest tuszowane, jakie są mechanizmy, jak to wygląda. I ja nie będę przecież jako wróg kościoła, bo tak mogę też być okrzyknięty od jutra. Ale jako osoba, która chce pomóc wspólnie, najlepiej, aby komisja na przykład w sprawach kościelnych mogła współpracować z władzami kościelnymi. Nie na zasadzie wrogości, ale na tej zasadzie, że wyjaśniamy sprawę po sprawie. No, oczywiście jest teraz, do tego dochodzi świat artystyczny, mówiąc tak już kolokwialnie, który ma swoje problemy, do tego dochodzi sprawa szkół. Dochodzi sprawa harcerstwa. No, najnowsza sprawa, która do mnie dotarła, to jest molestowanie na obozie harcerskim. Więc myślę, że tu jest bardzo dużo takich wspólnych działań. I gdyby faktycznie politycy nie przeszkadzali w tej sprawie i pozwolili na takie sformowanie tej komisji, nie po względów ideologicznych, to ona byłaby dobrym dla społeczeństwa. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja myślę, że całe to zamieszanie uderza też pana prezydenta Andrzeja Dudę. Dlatego, że jeżeli w tym momencie PiS stanie okoniem przeciwko tej komisji, to wybije panu prezydentowi ten argument, że chce dobra rodziny. No bo jak tu z jednej strony mówimy o dobru rodziny, a ktoś będzie blokował powołanie komisji. No to już każdy zrozumie, że tu jest jakaś rozbieżność, ale mam nadzieję, ciągle wierzę, że w piątek to zostanie pozytywnie rozwiązane. Jest taki magiczny czas w demokracji, kiedy wiele rzeczy jest możliwych, a wcześniej nie do rozwiązania. To jest okres kampanii wyborczej. Wtedy się okazuje, że coś można zrobić, więc być może piątek będzie także w tym temacie, w tym aspekcie, tym dniem istotnym.
Ksiądz Tadeusz Zachowicz-Zaleski był gościem Popołudnia Wnet. Proszę księdza, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże i do usłyszenia. Mamy godzinę 7:50. To może jeszcze nam wystarczy czasu na... Chyba 17. 17:50. Ach, ksiądz jest czujny. Słusznie. 50. To jeszcze może nam starczy czasu na jedną rozmowę. A księdzu mówię do usłyszenia. Dziękuję bardzo.